Witam wszystkich bardzo serdecznie w Valiant Heart The Great War. Zagramy sobie kontynuację poprzednich misji, na których skończyłem. Zobaczymy, co nam jeszcze rozdział drugi powie. Spękana ziemia. W ogóle zapomniałem sterowanie, wam powiem, to nie jest dobre. Ale no zdarza się. Jak grasz w dużo gier, to może się to wydarzyć. Wiem tylko, że ruszało się klawiaturą, a nie myszką. Training to be a veterinarian when the war broke out. The Germans were only 20 miles from Paris when she received a letter from her father. He was in good health, but implored her not to return home to Belgium until the war's end. Patience, however, was not one of Anna's strong suits. Tak, Anna nie miała. Anna nie była spokojna. No. Chwila, na D jest to. Tu było to przechodzenie takie. No nie pamiętam. Klawiszy, nie? Okej, okay, jeszcze tego mogę rzucić ewentualnie, co ma klucz. Dobrze. No co, czy on go podniósł go, co za dziad. Okej, okay, to jeszcze jeden rzut w takim razie. Ej, myślałem, że go upoluję tak jeszcze. No dobra, raczej mu nic nie zrobię. Tu nie mogę wejść. Co to jest? Nie wiem. Dobra, ja chyba rozumiem, na czym to ma polegać. Musimy sobie rzucić w niego, jak będzie nade mną. Aha. Dokładnie. Dobry ptaszek. O, dziewczynka. Nie wiem, co zebrałem. Rekwirowane taksówki. No wojna, no. Komu Henry? Nie, to nie pasuje. Okej. Coś mi za mało tych przedmiotów. Butelka, przycisk, ktoś jeszcze? Tu jest coś innego. Aha, dobra, czyli mam kształtami. Okej, rozumiem, mam dopasować sobie klucz. Spoko. To jest na hydrant. Trójkąt mi potrzebny. No dobra, a trójkąt jest do czego? Przepraszam, jest tu w ogóle? Chyba nie ma. Czekajcie. Dobra, wróćmy się. No i przecież nie ma trójkąta nigdzie. Nie mam takiego klucza.
Ja tu coś jeszcze mam, czegoś, coś czego nie widzę. Jest ten hydrant. No chyba muszę się cofnąć, bo nie ogarnę tego. Nie wiem, tu nie mogę otworzyć. Dobra, trzeba się wrócić całkowicie. Co ja mam zrobić? Aha. Trafić trzeba było. Jaka pod presją minigierka. No spoko, fajnie. Mam butelkę. Co mi da butelka? Nie rozumiem. Przynajmniej jeszcze. Ale się przekonamy zaraz. A, mam ją napełnić. No, właśnie. Masz ten problem, że klucza nie masz takiego. Żeby to było powiązane. Wiecie co? Zostawimy tę butelkę. Ona niech sobie leży. Zapisywanie parametrów w ogóle, jak oni to nazwali. Teraz tak, wejdźmy tu. Tu coś muszę zrobić. No i tak do niczego. Nic nie mam takiego, co bym mógł zrobić z czymś coś. Oj, grubo, nie rozumiem. Nie wiem, co mam zrobić, nie? No i co? Słuchajcie, tu od czasu do czasu przyjeżdża samochód, ale on nie ma nic na sobie, co mi pozwoliło. Ptaki, jakby mi coś chciały pokazać. Tylko, że nie mogę nic zrobić z tym. Jak tego nie napełnisz? A, bo on jest tam przecieka, dobry. Silnik tam się stegował. Nie mam pojęcia żadnego, wam powiem. Nie wiem, co zrobić. Nie mogę im pomóc. Tu mogę tylko wymieniać. Co mi to też niedużo daje. Wydaje się tak, jak miałbym tu przejść jakoś, ale przejść nie mogę. Nie wiem, mam gdzieś rzucić w coś, żeby znowu coś spadło? No, okej. Wziąłem kamienia, to mogłem tak zrobić. Co teraz? No właśnie.
Nie mam pojęcia, nie? Oj, nie wiem. Jestem głupi i się zaciąłem. Nie, no nie, nie rozumiem. Jednym słowem, czegoś nie widzę. Jakiegoś małego, drobnego, głupiego szczegółu nie widzę. Nie mam pojęcia. Dobra, wiecie co? Zostaniemy w tym miejscu. Ja wygoogluję. Nie mam pojęcia. Po prostu czuję się głupio. Nie wiem, co robić. Dobrze. Teraz tak. O, dziewczynka. Oj, reklamy trzeba sobie wykupić. YouTube Premium, żeby ominąć. Dobrze, teraz tak. Co gość zrobił? Dobra, koło podpiął, tak jak ja. O, on jakoś odkręcił. Jak ty żeś to odkręcił, gościu? Mhm. Super, że... Dobra, nieważne. Nie pytajcie mnie, to nie ma sensu. To nawet kształtem nie jest to samo. Znaczy kształtem jest może, ale to jest takie oszukane. I u mnie to nie działało. Nie wierzę, że to było i że już to miałem i... Dobra, nieważne. Zostawmy to za sobą. Nie chcę o tym mówić. O, Anna pojechała na wojnę. Viva la France. No to. Co tu robią beczki na drodze, co? Moja ulubiona muzyczka. Nie ma co. Wyścigi. Babcia was nie nauczyła jeździć? Ja muszę za was dbać o bezpieczeństwo na drodze. Jak polscy kierowcy. Nie no, żartuję. Jak rosyjscy bardziej. No nie zdążyłem. Serio. I co, od początku wszystko? Mam tylko trzy możliwości na błąd. To nie jest dużo. Viva la France. September 7th, 1914. Paryż. Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. Ach, yeah. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. No co, wojna to wojna, no. Nie ma kogo podnieść. Wszyscy nie żyją. Czemu żyć?
dobić go. Tego też. Uuu, ale krzyki. Dobra, bo to są strzałki. Okej, to są strzałki, rozumiem. No. Się zapatrzyłem, myślałem, że to spacją trzeba klikać. To jak wcześniej ja to zrobiłem? Nie wiem. Messi Baba? Żadna z niej baba, to jest Anna. 7 months went by. Driven by compassion, Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. The conflict, however, raged on. Wszyscy zmęczeni życiem. Dobić go. Co? Mam mu ukroić nogę? Dobrze. Dawać narzędzie. Kroimy. Tak jest. Oj, tak. Dobrze, nie. Będziemy kroić. No. Dobra, teraz jak już wiem, jak to działa, to już... Tak jest, krój! Dobrze. Ej, dlaczego nic mu nie odkryła? Czy rękę mu odkryła? Miłość? No ty zboczeńc. Anę tak podrywać? Co za skarpety? Wodę tu co można napełnić? Nie wiem, zabierzmy to, bo nie wiem, czy to się jeszcze nie przyda. Gdzieś indziej. Mademoiselle? Z tamtej, z drugiej strony jest. No dobra, już wiem, że te... Tamta jest potrzebna, to sobie polejmy. Nie potrzebuję podpowiedzi. Ten potrzebuje tej, drewnianej tej. Ojejku, nie mogę słów zebrać. Jak ona się nazywała? Dobra, załatwmy najpierw to, co tam mamy. Ale dużo biegania przy tym wszystkim jest. Dobra, pij, gościu. Gość odzyskał siły, bo się napił wody, ludzie. Chciałbym, żeby tak woda działała. By takie działanie miała woda.
Po co mi to drewno? Nie mam zielonego pojęcia, ale je zabieram ze sobą. Przydać się może. No co, to tylko taki basen z ludźmi. Nic wielkiego. Krzyż. Jak ci zrobię krzyż, jak mam tylko jedno drewno? Ojej, oj. Ona tu robi różnicę. No i po co mi to? Łopata. To mam kogoś pochować? No i dobra, wszystko super. Tylko, że łopata nie wiem do czego mi jest potrzebna. To nie jest ta grudka. Tu mam zejść do trupów i coś wykopać? Czekajcie, bo to nie jest takie oczywiste. Nie, jednak nie tutaj. Aha, łopata była dla niego. Gdzie indziej ten gość jest. A zostań tutaj, dobra kąpiel. Aha, nie masz nogi. Uszy, kawka. Lecimy na grubo od razu. Nie masz gość, nie masz dla gościa litości. Co ty chcesz mu tam uciąć? Dobrze, że nie muszę tam patrzeć. Co ona mu wycięła? Palec? Sadystka. Zawsze wiedziałem, że... Niektóre medyczki to są sadystki. Jeszcze jej podziękował. Nie no, wyciągnęła z niego kulę chyba. With a new weapon near Ypres, Anna's hometown. Teraz Anna zostanie Harosem, żeby zniszczyć. To warn her father about the imminent danger. Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. Alarm! The deadly gas was already here. Tam. Dobrze, biegniemy. Mama. No dobra, pomożemy tej kobiecie. Nadchodzę, trzymaj się. Ojej. No, córka na ciebie czeka.
masz, woda jest po prostu... To jest sok z gumy jagód i wszystkich podniesie. Dawaj, dostałaś eliksir. Kuku, dokładnie. Okej. Okay. Co się stało z tej dziewczynki twarzą? Co z nią jest? A, maskę ma gazową. Tam śmierć. Czekajcie, jeszcze wrócimy tu, bo tu coś jest. Koło. Tam gość nie żyje. Czy ja dam radę go tym przebiec? Serio, jeszcze takich jest kilka. Okej. Okay. Nie, to musi być większe. Dobra, jeszcze duży skądś musiał mieć. To chyba nie działa. Nie zadziała. Coś tu nie pasuje. O, jest jednak tutaj. Jak ja to pominąłem wcześniej, powiedzcie mi. Dobra, i złożyłem mechanizm. I teraz dzwonem, tak? Nie? A, dobra, to muszę zrobić. Dobrze, że ona ma pewność, że nikogo o tym nie zabiła przy okazji. Dobry medyk. Nie dbając o bezpieczeństwo z pacjentów. Ci się jeszcze cieszą. Macie szczęście, że wam to na głowę nie spadło. S'il vous plaît. Żeby tak szybko wietrzał gaz, to... Wszyscy by się nie udusili. Dlaczego Hitlerowi pomagamy? Co to jest? Co to ma znaczyć? Ja mu nie należy pomóc, bo on zabije nas wszystkich. Adolf? Ach. Nie no, to jest Adolf. Ja bym się bał go leczyć. Fajkę dostaliśmy, jakąś śmieszną. No i co teraz? Ale to do niczego nie doprowadziło mnie w sumie. Nie mogę biec w lewo. Muszę stąd wyjść. No dobra, zobaczymy, może się sytuacja na zewnątrz zmieniła. Z jakiegoś nieznanego mi powodu. On twierdzi, że nie. Tam jest kolejne przejście. Jak niby tam jest przejście, jak go nie ma? Ja nie widzę tu przejścia. A, jest rzeczywiście po lewej, tylko tu trzeba się wpatrzyć, że jest łuk jednak. I
niektóre rzeczy są te. Biegnij, dziewczyno, zanim ci nogi urwie. No to trzeba mieć coś do cięcia, żeby tam to ściąć. I co jest? Nie wiem, czy w dobrą stronę to pcham. Dobra, na razie pójdę sobie dalej, co? No nie można jej zostawić, no. Szkoda. Mogłaby żyć swoim życiem tam. Po co mi miska? Do czego? Nic nie daje. Dwie jedynki i szóstka. Wygląda jak jakiś kod. Czego na razie nie wiem po co. Po co i do czego. Co? Nie ma takiego miejsca tutaj. O co tu chodzi? Ty. O co tu chodzi? Rozkmina. Na zewnątrz? Coś tu mam znaleźć? Tu brakuje dźwigni. Tu mnie pośpieszyli, bo spadły pociski. A raczej coś tu muszę zrobić. No dotknęła tylko i... Nawet nie mogła zakryć twarzy, nie? Nie no, nie jest dobrze, bo ja nie wiem, co ja mam ze sobą robić, nie? Dobra, czyli tak. No nie za dużo jest opcji, wam powiem szczerze. Znowu coś czuję, że się zatnę, bo nie wiem co. Niektóre rzeczy są... to nie miało sensu, absolutnie. Nie wiem, z jakiej racji miałbym wiedzieć, że tam klucz będzie, ale... spoko. Ważne, że udało nam się dalej dojść. Jeden, cztery. Czy te liczby mają w ogóle znaczenie? 1, 8. Nic nie rozumiem. O, matko bosko, kochano. Czekajmy, 8. 8 jest ostatnia. 4 jest pierwsza. 4, 6, 8. I już wszystko jasne. Dobra, już rozwiązaliśmy. 4, 6, 8. Otwierać. Co ja się tak cieszysz? No, odkryła wszystkie plany. Odkryła też związek. Dostała dźwignię.
No tu nie mam jak rzucić. Ale po co miałbym to zrobić? Dobra, nieważne, mamy dźwignię. Dźwignia jest chyba... Tam na zewnątrz trzeba wyjść. Umieraj. Wszyscy umrzemy. I koniec. No jak no? Ona już nie żyje, dziewczyno. Patrz, leci na nim. Nie pomożesz jej. A, dobra. Zapomniałem, że ta studnia jest tutaj i to... Co ja czasówkę mam teraz? Bo ta muzyka przyspiesza coś. Aha. To był bardzo... Bardzo niefartowny rzut. Dobra, wytrzyma tam jeszcze w tych oparach tam z dobrą godzinę, zanim to odrzucę, dobrze. Jak myślicie? Wytrzyma. To nie, czy ja w ogóle z tej strony mam. A może mam wysadzić pocisk, a nie to, bo to nie wygląda, żebym miał wysadzić tamtą ścianę, tylko raczej pocisk. Dziewczyno, możesz się wspiąć? Myślałem, że stracił umiejętność. Dobra, spróbujmy rzucić. Byłem ciekaw, czy się da zabić się samego siebie w ten sposób. No da się, no, da się. Wcale nie zrobiłem tego niechcąc. Wcale nie. To było zaplanowane działanie. No przynajmniej wiemy, że możemy się wysadzić. Wiecie co, ja muszę to tak rzucić, żeby to spadło. Tą bombę wysadziła, nie? O, dokładnie tak jakoś. No, udało się. Aha, no i odblokowałem przejście. Dobra, wskrzeszaj ją. Kołaśników? The governess revealed to her that her father, an eminent scientist, had been kidnapped by Baron von Dorf, who was eager to use scientific advances in warfare. Anna set out in pursuit of the Baron and encountered Emil and Freddy. Mm-hmm. Destiny brought them together. Ładnie. They had survived the enemy's wrath, their gunfire, bombardments, gas attacks. Las Reines. Now, with her father within reach, Anna wasn't going to let him sleep. Ooh. Kaboom. Spadło. Jak nie ma, idę. Aha, nie mogę się dać złapać. Pies może pomagać? Tak. Dobrze, pies może pomagać.
wybitne z rutyny to to nie jest. Oj. Ciekawe co ona w ogóle gada. Pewnie coś w stylu... Spokojnie. Jezus. Z przodu. Idź dziewczyno po ojca. Co on ma dobrego w plecaku? O nie. Umiera. Nic nie widzą ci goście. Dobra, tu dźwignia jakaś była. Podobało mi się to. Pies musi to zabrać, nie? Dobra, piesku. Przynieś. Psa wysyłać na śmierć, ty podła. Dobra, muszę mu pomóc. Piesku, do mnie trochę. Teraz idź. No, pies to jest tutaj najważniejszym bohaterem. Bez niego to nic by nie zrobił. Czy ona chce, żeby łańcuch wciągnąć, żeby on zginął? Dobrze, pomogę mu umrzeć. Przyjemnością. Nie wiem, gdzie idę i po co idę, ale idę. Dobra, tu się nic nie da zrobić. To im na razie. Idziemy wyżej. No i co mam z tym zrobić? Co? Co to za niewidzialne ściany? Co to... Co to ma znaczyć w ogóle? Niby co... Jak ja mam tam zrobić to? Tu nie przejdę. Tu nie mogę iść. Dobra, pies chyba mnie ciągnąć chce gdzieś. Jedyna opcja to pójść tu w lewo na dół. Teraz. No i co ja tu mogę zrobić? A, pies musi mi to przynieść, dobra. Co to w ogóle jest? Nie wiem, co z tym zrobić. Aha, ona się zgliczowała teraz. Jakaś szansa, że... Znów... Aha, bo ja psu to dałem. Okej, okay, odgliczowało się szczęśliwie. Co ja niby tym mogę zrobić? A, mam trafić w to. Hop.
Nie, nikt tego nie słyszał. Tutaj wszyscy są głusi. Wybuchy to norma. Puść. Dobra, czyli to jest jeszcze czasówka. A psu nie mogę wydać polecenia? Jest kół. Wyciągaj go. No i dobra, udało się. Mamy blondyna. Co, już nic nie mogę zrobić. Jest. Nie wiem, ale tu już się nic nie da zrobić. Ta gra jest pogliczowana w tym miejscu. Nie dało się przejść. Takie małe glicze irytujące trochę. Ale dobra, zadziałało. Na początku tam nie mogłem przejść, później mogłem. Jakieś niewidzialne ściany tu pomiędzy. Komuś się chyba coś pomyliło przy projektowaniu. Z popa. Znowu go zabrał. Jest Freddy. I kucharz. Czemu kucharzem, jak mamy Freddy'ego? Ale co mi to daje? Aha. Okej. Okay. Ale współpraca, ludzie, nad kilku planach. To płynnie przechodzi. Ja czasem mam wrażenie, że steruję jednym, a sobie już steruję drugim. Tak szybko to płynnie przeszło na drugi plan. No i co teraz? A, dobra, rozumiem. Masz piesku. Idź do niego. Aha, bo to po tej stronie, której jestem, to znaczy, że... Co? To wybuchnie, czy nie? Czy mam to wrzucić w ogień? Dobra, mam to wrzucić pomiędzy, rozumiem. Źle to wrzuciłem. Serio?
No pies tego nie przyniesie już. O matko. Dobra, czyli pies jest wyznacznikiem tego, którym steruje. Jeszcze raz. Piesku, stój, chodź tutaj do mnie. Gdzie ty idziesz? Chwila. Tak. O właśnie. Bum. Dobrze, mamy jeszcze jeden awaryjny. Coś znalazł pies oczywiście. Daj temu psu komender wykopania. Nie, to masz dźwignię. Dobrze, trzeba wrócić się. Pies na drugą stronę, poproszę. Boss pies? Oui, boss. Merci, mon ami. Dobry. Daj mi to. Dobra, chyba tak trzeba to zrobić. No to jest takie trudne i czasowe jeszcze, dobra. Okej, daj mi to. Laskę. Dobra, teraz tak. Teraz ja sobie mogę przycelować. Dawaj, rzucisz. Uwielbiam się tak samemu zabijać. Szczególnie jak się chce coś szybko zrobić, to... Dobra, ale najmniej ten. Dobra, teraz tak. Hop. Idealnie. I bum. Yes. Ja w niszczeniu jestem najlepszy. Samego siebie również. Victory had a bittersweet taste for Anna. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW camp. Anna's father had disappeared with Baron von Dorf, and Emil was court-martialed for desertion. Cited for his bravery in Reims, Emil was fortunately pardoned and set free. Free to go back to the front. Dobrze. February 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emil and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the Verdun. That morning, Dobrze. The arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter did not bring good news. In Saint-Mihiel, oj, ciężkie klimaty. Disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. A photo of his grandson, Victor, standing on both feet and learning to walk. Dobrze, na wojnę.
Idziemy na wojnę. Ida. Pióro. Skarpetę? Co ty chcesz? Masz na ból dupy? Nie, masz na ból nóg. A jest skarpeta. Dobrze, damy mu tą samą starą zgniłą skarpetę. Nową chcesz? Dobra tam, po co ci nowa? Stara też jest dobra. No, gardzić skarpetką, no jak nie masz. Stara też by była dobra, taka śmierdząca, co? Pewnie by była. Trzecie sekundę, muszę coś zrobić. No i dobra, lecimy dalej. Jest czysta skarpeta. Pióro jest ptaka. Jeszcze brakuje mi pióra. Pytanie jest, jak zdobyć pióro. Od tego ptaka tam tylko jak? Czy tu pies? Co chcesz, piesku? Dobry piesek. Czyli bułkę tu muszę. No i co? Co teraz? Aha. Okej. Okay. Tak proste. Mamy Piero, Mario i Inka, wiemy gdzie mamy iść. Słyszałem od Carl. Jego kondycja jest stabilna. Jest still in the prisoner camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. It means so much. Wojna. Nie ma czasu. Aha. Najpierw kazaj mi się zatrzymać, a tu bezpiecznie nie jest.
Dobra, bomby muszą mi to odkopać. Jak ten gość to przeżył, a ja zginąłem? To będą cuda natury są. Okay, no i co mi dadzą ładunki wybuchowe, co? Mam się wysadzić? Nie, nie dam się nabrać. Teraz z powrotem do przodu. Po to uciekałem, żeby teraz do przodu być. Śmiesznie. Ale dlaczego? Aha, dobra, mam mieć podstawę, żeby coś rzucić. Tym przecież nie mogę rzucić. Nie rozumiem. Jak mam to? Przecież ta linka nie padnie od pięści. Okej, chyba że tak, to trzeba zrobić podwójnie. Okej. W porządku, niech wam będzie, twórcy. Tak jest, Freddy was tutaj poprowadzi, idźcie za Freddym. On nie musi mieć nawet broni, pięściami wygrywa i patykami. Śmiesznie. Otwierać. Ktoś bez broni biegnie pierwszy, zabawnie. Nie mogę na to wejść. Muszę mieć jakieś narzędzia. Pewnie tu coś jest jak zawsze z tyłu. Jest tam coś. Dobra, to pewnie to miałem mieć. Tak, na 90%. Znając twórców tej gry. Ognia! Naprzód. Wojna. Ale ogień. Nie ma co.
Fajnie tak tracić amunicję bez sensu. No, widzieliście cuda? Aha, dobra. Okej. No nie trafiłem dalej w ten wybuchowy ten. Zdążyłem rzucić. No serio, no, przecież no, nie da się tak szybko rzucić, jak on przodowuje. Jak ja mam to zrobić? No. O. No nie. Dobra, trzeba ten wózek najpierw jakoś zdjąć. Przecież dla mnie... A, muszę tam nawzrysać drewna do środka, dobra. Nie będzie. O, strzelaj, diable. Tak jest, granaty kontra wózek. Czekajcie, bo zaś się okaże, że będzie potrzebne drewno znowu. Patyk to nasza najlepsza broń. Działa, strzelają do nas. Ten ma wszystkie gadżety świata. Tak, to sygnał na drugim froncie. Dobra, przynieś piesku. To się może przydać później. Też dajesz malutki. Serio? Dobra, tu coś nie działa. Ale tu jest roboty. Dobra, nie wiem nawet do czego, ale spoko. Do czegoś mam klucz. Nie wiem do czego. Nie mogę ich zdjąć z torów, nie? Albo muszę mieć coś do przesuwania. Czekajmy, był tam coś na klucz. Tu właśnie. Dobra, mamy tą zębatkę. Najpierw to muszę dostarczyć amunicję, więc nie ma co się zastanawiać. Serio? To nie jest ta część? Okej, to znaczy, że tu. Najpierw musi być ustawione do ładowania. Czyli tak. Mi brakuje tutaj jakiejś części. Mówisz, piesku, że tam coś jeszcze zostało?
Tu nic więcej już nie mam. Ile, czy tu pies może coś znajdzie? Nie, tu nic nie ma. Zdecydowanie. Dobra, czyli ten granat trzeba tam na górę rzucić. Ja muszę tu wysadzić te sandbagi? Te piaski muszę wysadzić, żeby dalej przyciągnąć, o to chodzi? No tu jest koło zębate, więc je też muszę dostać. Tym granatem na pewno, tylko muszę się dobrze wcelować. Dobra, piesk. Dajesz. Dajesz granata. Dobrze, dobrze. Ja wiem, że trzeba strzelić. Gościu, nie tłumacz. Tak jakoś. Dobra, mamy to. Emil Robotnik. No miałem... To nie w to? To w co mam strzelić? Nie tu, nie tu. Ja mam... Dobra, może w końcu trafię, nie? Czekajcie, bo to tak wybucha. Tu mam wiatrak. Dobra, będziemy strzelać coś dalej. Aż ten wiatrak trafimy. Ale on tam nie doletuje, ten pocisk. Nie doleci tam przecież. Nie wiem, jak mam strzelić, powiem wam. Niby on mówi o trzech drzewach, że ma spaść na nie, ale w dół i... Co to w ogóle za... Trzy drzewa pomiędzy... Czy ja w ogóle mogę kamerą oprócz tego manipulować? Do wiatraka do przodu i w dół... Tutaj. Powiem, że nie wiem. Zupełnie nie rozumiem.
Nie wiem. Dobra, klikajmy, aż mi się uda, bo nie mam pojęcia na razie. Nie widzę tego, co on tłumaczy. Zupełnie. Może mi coś zasłania właśnie. Nie widzę tych trzech drzew, tylko nie wiem, gdzie one są. Nie mam pojęcia, zupełnie nie wiem, gdzie mam strzelić. Tak to jest, jak coś ci pokazuje, no jest wiatrek, no i to. No i w dół. Nie wiem, tak? Dobra, wkurzyłem się, idę na YouTube, denerwują mnie takie rzeczy, bo nie widać tego dobrze, a ty masz zgadnąć, gdzie to ma polecieć. Dobra, i gdzie to miałem niby trafić? Ale to miejsce nie ma sensu zupełnie. Od wiatraka do przodu. To nie ma sensu zupełnie to miejsce. Zaraz wam pokażę. Ja nie wiem na jakiej zasadzie. Patrzcie. On co od windmilla, czyli tu. Ja strzelałem tu gdzieś. A to trzeba tu. Dlaczego to miejsce? Nie wiem. Kazał z przodu i nad drzewami. Ja wiem. Tylko że te drzewa miały też inną ikonkę, nie? I wygląda jakbyś miał strzelić na drzewa, ale dobre, nieważne. Może się trzeba było sugerować X-ami niż od X-ów. Nieważne. Odwrotnie myślałem, że to trzeba zrobić. Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering. 70,000 per month. Mało. Almost one Frenchman and one German every minute, and it went on for 10 months, day and night. Ciekawe, ile na Ukrainie teraz aktualnie jest w liczbach. May 8th, 1916. No, doliczmy sobie cywilów, to jeszcze więcej by było. Jest. Przez ruskich, no. Jest ser, są jajka. Idziemy. Nie, to pies nic nie może zrobić. Gdzie jest ten pies w ogóle?
Aha, dobra. Wiem, o co chodzi, ale już popsułem. Nie mogłem się ruszyć. Dobra, czyli to nie. To też nie. Tutaj. Nie dadzą pakować górnikowi. No, nie ma szans. Dwie łopaty, super. Wystarczy, że pomylisz się o milimetry i już nie żyjesz. A dobra, to się zebrało jednak. Do góry kop, nie kop na ten, bo znowu się dasz. Dygować. Dobra, piesku, chodź. Gdzie ten pies jest? Wiecie, na pewno przez te ściany bym mógł psu wydać polecenie. To hurry up. Nie ma, że hurry up. Ja nie wiem, co tu mam zrobić, chyba w tą stronę. Dobra, rozumiem. Rozumiem. Nie do końca rozumiem, ale okej. Po co mi kukiełki? Czy ja mam zrobić tak, że musiał amunicję skończyć? Nie wiem, dobra, wyciągnijmy ich więcej. W ogóle tego nie rozumiem, ale dobra. Dobra, teraz tak. Czekajmy. Zobaczmy, co można gdzie indziej zrobić, bo widzę, że tutaj to nie jest to raczej. To nie o to chodzi. Dobra, tu przepięliśmy zawór. Mhm. No, powinienem jemu najpierw pomóc zdecydowanie. I potem mi te zapałki były potrzebne. Żeby to podpalić. Dobra, czyli tak, na razie ten słój idzie tu.
Znaczy ja dobrze myślę. Nie wiem. Dobra, puść to. Aha, czyli ja to tylko mogę ciągać. Nie mogę tego zapalić. Okej. Okay. Tego nie podpalę sam. Potrzebuję miotacza ognia od tego gościa po tutaj. Dobra, teraz tak, piesku, wchodź. Okej. No tak, ale ty tego nie zniszczysz. I... Dobra. Piesku, wracaj tutaj na jedyneczkę, poproszę cię tu. Dobra, już wiem o co chodzi. Dobra, wszystko jest jasne. Najpierw ja muszę to zrobić. Później psa wysłać. Teraz pies mnie musi... Pies? Nie musi wysłać? Ale jak? Przecież nie mogę tak. Nie możemy pies pociągnąć dźwigni. Dlaczego? A jak tak zrobię? Też nie. Tylko pies tu może wyjść z jakiegoś powodu. Nie rozumiem. Nie wiem, co tu dokładnie trzeba zrobić. Trzeba psa wysłać z tą kukiełką, a dlaczego? Jaki to ma sens logiczny? Dobra, nieważne. No i co, psa teraz nie mogę wysłać? Nic nie rozumiem. Dobra, nie spróbowaliśmy jeszcze tylko dzbana ruszyć. Tamtą stronę, chociaż nie wierzę, żeby to miało jakikolwiek ten... sens. Dobra. Teraz przesuńmy. To zróbmy tak. Psa dajmy na dół. Bo to nic nie da. Ja muszę zamontować kukiełki i te patyki jednocześnie? Chyba tak, żeby on mi podpalił. O to w tym na razie chodzi. Co? Dobra, chyba teraz zrobiłem to, co potrzeba. No i co teraz? Jest Freddy tam na górze. Dobra, to jak wyślę tam psa, to Freddy się ocknie. Patrzcie, teraz mogę operować. Dobrze. Dajesz pieseczku. Tylko jedna rzecz mi nie pasuje, przecież muszę takie coś podpalić chyba, nie? Piesku, co ty robisz? Thank you.
Zapasta do butów. Tu łopata potrzeba, czyli tamtego już potrzeba i drugiej postaci. Nade mną ktoś stoi. Dobrze, czyli tak, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Oho, nie ma drogi powrotu stąd. Prawie słyszałem szlak. Oho. Oj, nie jest dobrze. Aha, dobra, okej. Rozumiem. Serio? Serio, nie udało mi się. Dwa. Okej, no i co teraz? A, ja mam to zniszczyć. Dobrze, udało się za pierwszym razem, świetnie. O, jak dobrze. Uciekają przed gościem, który nie ma broni, żałosne. Oni samymi pięściami załatwi, bo to jest... Teros. Dobrze, co tu mamy? Nic. Po co w ogóle tu jest wejście, jak tu nic nie ma? Chyba, że teraz jest nieaktywne. Dobra, piesku, wchodź w tą dziurę. Oho. Oho. No, bo to na różne poziomy. To może być... Znowu potrzebuję tego. Dynamitu. Strasznie daleko. Nie pomyślę o tym, żeby dać jakoś bliżej ten dynamit. Żebym nie musiał biegać pół mapy. Tylko za dynamitem. A nie, mam przecież. A jestem bezmyślny. Dobra, nieważne. No ale co mi to teraz da? A, mam przerzucić nad tym. Dobra. Serio nie sięgło? Jeszcze nie wrzuciłem w dobre miejsce. Ale bez nadziei. Ta klamra trzyma. A, dobra, rozumiem. Rozumiem już, okej, rozumiem wszystko. Dobra, dobra, dobra. Poczekajmy. Muszę wysadzić najpierw klamrę trzymającą to wszystko.
tak. Nie, jeszcze nie tak. No to jak mam ją wysadzić? Ma spaść to? Spaść to i mam sobie to podnieść, jak się będzie paliło? Ojej, oj. Nie udało się. Pierwsze jest łatwe. Gdzie ty pójdziesz, jak ja cię tam... dobra. Już. Wszystko jasne. Już to zrobiłem na początku. Dobra, teraz piesku jeszcze raz. Nie patrzyłem się, że tam jest dziura. Skupiłem się na tym tylko, żeby wrzucić. Dobrze, no i mamy to. To oni, skąd oni wiedzą, że ja przyszedłem tam pod ziemią, no? To oni widzą przez ściany? Śmiesznie. Znowu pułapka. Dobrze, że ręką gościa położył, nie? O, czołg z miotaczem ognia. Okej. Okay. Jak sobie z tym poradzić? Emil musi pomóc. Emil sobie stał, ten całą tam drogę przeszedł. Emil tu stał sobie, opalał się. Całe życie się opalał. No to teraz to luz. Chwila, moment, Emil mógł coś zrobić. Coś tu mógł zrobić, o właśnie. Dobra, ja muszę się dowiedzieć. Okej, chyba rozumiem. Tak też nie. Boże, muszę dobrze to wrzucić. Nie no, tak też nie. To tak nie zadziała. Zaraz ich zabiję, a ja nie jestem w stanie nic zrobić. Aha, bo ja mam zablokować to boksem, ten rzut. Rozumiem. Już rozumiem. Szalony generałek. Dobra, najpierw trzeba zrobić tak. Poprawić to. Później ogień się pali tu.
To rzucam, ale to... A nie wiem, czy nie jeszcze inaczej. Na sam dół beczkę? To co mi to da? Nie rozumiem do końca. Też nie. No nie dadzą mi się tam pobawić do końca, ja nie do końca ogarniam to. Pierwszą część rozumiem, ale jak zrobić, żeby most się zepsuł, tak żeby się pochylił, tak żeby można było rzucić mu tego granata i żeby ten... Nie wiem. No i co? No i to jest Max w tom. Max w tom. I nic więcej. Udało się. O, ale to muszę tak kilka razy rzucić. Dobra. O nie. Skoczył. I bum, tak powstał Czupapik. Despite the fort's partial destruction, the Germans held their position. The mission was a failure. Dokładnie. Taka jest wojna. Raz wygrywasz, raz przegrywasz. Valiant Hearts. Rozdział trzeci. Makowe pola. I na tym sobie zakończymy ten odcinek. Starszy mi tej gry, mam jej trochę dość. Na tym sobie skończymy. Gramy sobie to w następnym odcinku. Z tego co wiem, to tu są 4 chaptery, także wrócimy sobie do tej gry spokojnie i ją dokończymy. Jutro jeszcze zagram w nią na pewno, więc jeden chapter przejdę, nie wiem, może dwa, zobaczymy. Discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son... Może się wyrobi przed operacją Jonesa i ponownym wyrwaniem kawałka zęba, ale szanse są małe. Dobra. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.